Cześć wszystkim, wilgotny głupik z tej strony. W tym filmie, jak widzicie, akwarium 13 litrów przed wami się jawi. Ostatnio było tutaj pusto, smutno, łyso, jak to powiedziałem. A dzisiaj zobaczcie, że już to jest troszkę lepiej. A nawet dużo lepiej. Zobaczcie, ile roślin dostałem. Jak to wszystko pójdzie, to tutaj będzie naprawdę super akwarium. Kolejna, moim zdaniem, najlepsza wykonana aranżacja przeze mnie. Jeszcze ten filtr mógłbym lepiej troszkę zamaskować, ale myślę, że rośliny same, jak będą rosły, to go naprawdę fenomenalnie zamaskują. No i powiem wam szczerze, że to wszystko, co tutaj mamy, to dzięki mojemu właśnie znajomemu akwariście i jego bratu, gdyż brat tego właśnie mojego znajomego również ma akwarium, z czego ten brat właśnie, tego mojego znajomego, pasjonuje się bardziej akwarystyką roślinną. I on bardziej rośliny hoduje, aniżeli rybki. I oczywiście, co tutaj dostałem do aranżacji tego? Takie coś, takie duże liście, nie wiem co to jest. Mech jawański z małą kryptokoryną niskopienną. Tam mamy rożdżycę wbitą w podłoże, tam mamy nieco większy pęd rożdżycy, nie rożdżycy, tylko kryptokoryny niskopiennej. Tam mamy rożdżycę, tu mamy jakieś takie drzewko, nie wiem co to jest, ale jest śliczne. Tutaj mamy mech jawański i rożdżycę również na powierzchni. Nie wszystkie roślinki są tutaj już tak dobrze posadzone w podłożu, ale naprawdę no... Trochę dużo tych roślinek, naprawdę, i dlatego chcąc posadzić jakąś jedną, no niestety, ale jak już ich dość dużo posadziłem, to sadząc jedną, wyrywałem sobie drugą. A właściwie nie wyrywałem, tylko sama woda ją po prostu wymywała. Także muszę powiedzieć szczerze, że nie wszystkie roślinki tutaj są wsadzone, na przykład ta tutaj, to drzewko właśnie, nie jest tak, on się widzi wbite w podłoże, ale nie jest do końca wbite, ponieważ widziałem, że to nawet ten brat znajomego chyba je uciął nożyczkami, bo ono nie ma korzenia, więc wydaje mi się, że na razie tak musi poczekać, jak jest, żeby jakieś te korzonki się pojawiły, a dopiero później no, będzie można już je wsadzić w podłoże. A mech jawański miał być pierwotnie na grzałce, jako takie delikatne zamaskowanie i taki żywopłot na grzałce, no niestety również też wypłynął, ale to tak jak mówię, w każdej chwili można wszystko poprawić, a jak się to jeszcze rozrośnie, to myślę, że tutaj będzie naprawdę spoko i pięknie. Powiem szczerze, że naprawdę tutaj znajomi zrobili bardzo dobrą robotę, jestem im mega wdzięczny, no bo zobaczcie, chyba to niebo lepiej wygląda niż kiedyś, co było łyso, nie? Także osobiście powiem szczerze, że to jest moja kolejna z lepszych aranżacji zbiornika, jaki kiedykolwiek w dotychczasowej karierze akwarystycznej zrobiłem. Także bardzo, bardzo się cieszę, że mi to tak wyszło. Kilka tu jeszcze zrobię małych poprawek i myślę, że naprawdę będzie świetnie. Powiem wam szczerze, że jeszcze raz tak wam przytoczę taką, znaczy nie jeszcze raz, tylko jeszcze wam tego nie mówiłem, ale przytoczę wam taką pewną historię, dosyć zabawną, z niesieniem właśnie rożdżycy rutywkowatej od znajomego, który dostałem całą reklamówkę tej rożdżycy i właśnie jedną panią w sklepie, bo jak już wracałem z tą rożdżycą, to zostałem poproszony, żeby wstąpić do sklepu po coś tam, nie pamiętam po co, i pani kasjerka do mnie mówi, że szedłeś na drugi koniec miasta po taką piękną sałatę, a ja tutaj mam też taką zieloną. A ja mówię, wszystko w porządku, ale to nie jest sałata, to jest rożdżyca rutewkowata do akwarium. Dostałem od znajomego i wracam z nią do domu. Także taka zabawna tutaj sytuacja wyszła i pani kasjerka dziękowała, że nikogo w sklepie nie było, że nikt nie słyszał, bo by ją wyśmiali. Także w tym filmie na tyle, do usłyszenia w kolejnym i cześć.